w ogóle myślisz, Dawid, o nagrodach? Jak masz, jak już zrobiłeś film i wiesz, że jest to dobra historia i to dotyczy zarówno twoich ról, ale też to całego obrazu. To jest takie coś, że kurczę, fajnie by było, przyda się nowy element w CV. Może kolejny reżyser na mnie zwróci uwagę. Są takie historie? Nie, ja już nie mam takich historii. Na szczęście cieszę się, że już mamy ten etap za sobą. Faktycznie taki etap on był. Chciałem zostać zauważony, chciałem zostać wyróżniony. Ale na szczęście gdzieś on się zdewaluował i się cieszę, że on się zdewaluował, bo mogłem jakby poznać zupełnie inną przestrzeń też w samym sobie. I to jest bardzo, bardzo przyjemne, kiedy nie musisz walczyć, kiedy nie musisz się dobijać, kiedy jesteś pogodzony z tym, kiedy możesz się też cieszyć, jak komuś się udaje, a nie zazdrościć. A to jest ten moment takiego spełnienia, że wiesz, że okej, że stać mnie na to, a tylko, bo już mnie dostrzeżono. A każda kolejna odsłona, każdy nowy dzień czy nowe wyzwanie, jak sobie nadinterpretowuję, trzeba po prostu tylko wykonać dobrze, bo ludzie już wiedzą, na co cię stać. Wiesz co, niewątpliwie trzeba żyć i trzeba z tego życia umieć korzystać i się w nim poruszać i wszystko traktować jako rzecz świeżą, nie taką powtarzającą się, jak to często bywa, tylko cały czas być aktywnym, cały czas mieć przemyślenia, cały czas, i to mnie najbardziej ciekawi. Kiedy spotykam się z aktorami, które czuję, że rywalizują, to też mam taką aktorską świadomość, że już coś tracimy.